Witam gorąco w kolejnym odcinku z Cyberpunka. Ostatnio pogadaliśmy z tym Japończykiem w tym barze. Wybraliśmy... Kurde, kobieto, uspokój się. Wybraliśmy opcję, żeby pojechać poszukać tej laski, która zleciła nam to całe zadanie. Więc wsiadam na sprzęta i jadę. Przepraszam. Jakiegoś domu lalek. Nazwa tak mi się kojarzy z burdelem, ale nie jestem pewien. Piękna pogoda. Na czerwonym przejechałem, ale to chyba nie ma znaczenia. Chyba dobrze jadę. Ale dziki ruch. Dziki ruch. Gęsty chyba. Się zastanawiam, czy mi czasami zdrowia nie brakuje. Oj. Ale wyrwał koleś. Hej, ten cuidado. Ja. Ten ku tako tako. Dobra, zaparkujmy tutaj. Siema, Harlekin. Hey. Już cię tu widziałam, co? Nie zapominam twarzy. Teraz mamy zamknięte. No widzę, bo macie napisane. Szukam Evelyn Parker. Nie wiesz, gdzie może być? Bywała tu. Ale od jakiegoś czasu jej nie widuję. Chcę pogadać z Judy. Jest u siebie? Mhm. Schodami na dół. Dam znać Judy, że idziesz. Serio? Tak mnie wpuszczasz? Tylko bez krzywych akcji, tak? Siema. Piękna, dziwnie siedząca na tym stole. Ale nie czepiajmy się. To co tak? Się zachowuje, jakby ktoś jakiś napad zrobił. Czekaj, powiedz jeszcze raz. Co chcesz, żebyśmy zrobiły? Przekonajcie go albo załatwcie. Ja po prostu chcę wrócić do mojego pokoju. Nie wiem. Oni się zachowują tak, jakby ktoś tu strzelał chyba. No przecież mówię! Powiedział, że za mało przynoszę zysków i wywalił mnie. Nie mam gdzie spać! No to pracuj więcej. Pracuję ile mogę. Tylko, że kasę zabierają mi na wszczepy. Zrobiłam sobie chip lalkowy, ale nie wzięli mnie do chmur. Teraz spłacam Reapera z tego, co zarobię na ulicy. Nie tylko chip zrobiłaś. To jest designerski faceplate. Cycki też nie wyglądają tanio. Zainwestowałam w siebie, a i tak powiedzieli, że nie mam warunków. No jak to sobie wyobrażasz, że co zrobimy? Mówiłam! Chcę odzyskać mój pokój! To tak nie działa. Nie jesteś z Moksów. Jakie cycki se zrobiłaś? O co chodzi? Czemu mi się pokazuje na niej ten... lupa? Jakbym mógł coś zrobić. Da się z tobą zagadać, czy coś? Sex workerko? Idziemy do Judy. Oj, Judy, gdzie ty jesteś? Judy znowu robi sceny. Dziwię się Suzy, że jeszcze ją tu trzyma. A ja nie. Dokąd? Tutaj nie ma nic ciekawego. Daj jej spokój, to znajoma Judy. Tak, już mnie rozpoznajecie? Fajnie. Poniedziałek, dziennik Watson. W chor.
dzień dobry, Judy, gdzie jesteś? Bezpieczna strefa. Nie podsyłaj mi tu każdej słaniającej się dziwki, co ja mam z nimi robić? Mox mają swoją reputację, dziewczyny przychodzą po pomoc. Nie jesteśmy hostelem dla niezaradnych. Daj spokój, każdy zasługuje na drugą szansę, może się okazać przydatna. Odpłacą, jak się trochę odbiją od dna. Nie sądzę. Nie potrafią zadbać nawet o siebie. Dziwisz się? Jak mają to zrobić, kiedy leżą z twarzą w kałuży? Ale mogą cię zaskoczyć. Nienawidzę niespodzianek. Tu naprawdę daje się odczuć ten wspólnotowy klimat. Suzy! Nie skończyłyśmy rozmawiać! Skończyłyśmy. Jakieś dymy. Chcę o coś zapytać. To zajmie moment. Potem, okej? Z tamtą chciałem pogadać, a nie z tobą. Coś tu leżało. Kwartalnik braindeathowy. Jestem ciekawy, czy ktoś wszystkie te notatki przeczyta na serio. Nie poddajesz się łatwo, co? Nie mamy tak... o czym gadać. Wydawało mi się, że dałam to do zrozumienia. Taką laskę mogę... Rozumiem, że byłam zbyt subtelna. Zawsze odwiedzić. Wi, ogarnij się! Przypominają mi się dyskusje nomadów. U nich też sporo się mówi o wspólnotowości. Rodzina versus reszta świata to nie są łatwe tematy. A co ty? Przyszłaś tu, żeby toczyć debaty światopoglądowe? Ho, ho, ho. O co wam poszło? W tym pieprzonym mieście każdy żyje we własnej bańce. Albo sobie radzisz, albo staczasz się w bagno, z którego nie ma już powrotu. Ta Suzy wygląda na kogoś, kto wie, czego chce. Chyba nie przyszłaś tu, żeby rozmawiać o hierarchii w Moxach. Szukam Evelyn. Gdzie ją znajdę? To dla mnie bardzo ważne. Na co? Chcesz na nią zwalić winę za zjebany skok? Chcę ją zapytać, dla kogo pracowała. I to wszystko? To wszystko. Jeżeli się martwisz, że coś jej grozi z mojej strony, to niepotrzebnie. Okej. Evelyn jest lalką. Pracowała kiedyś w chmurach. Na moim biurku leży papierośnica z adresem. Jak spotkasz Evelyn, to jej oddaj. Pewnie. Mega blok. Niezaciekawy adres. I co? Już koniec gadki z tobą? Zaczekaj. Daj mi znać, co u niej słychać, okej? Okej. Zadzwonię. Dzięki, Vi. Dziękuję. Dziękuję. Najpierw na mnie krzyczysz, a teraz... O, ten się pokazał. Z jakiegoś powodu wcale mnie to nie dziwi. Jesteś engramem w zanikającej jaźni. Mało co powinno cię dziwić. Dobra. Jedziemy do tych chmur? Jasne. No co, no od razu było widać, jak ona sypiała z tym Japońcem. Że jest seks workerką, czy jak to tam się mówi, ich nazywa. O, dzień dobry. Jakieś towary. Boże. Klub jest zamknięty. Czemu się tu kręcisz? Tak sobie chodzę. I cię okradam. Mowę ci odjęło? O kuźwa, $600. Euro, dolarów. Idę do ciebie, kobieto, idę, spokojnie. Serio, nie mogę tego przeczytać? Zadałam ci pytanie. Bo pani chce zagadać ze mną?
Mogę jakiś punkt rozdać? Nie, nie mogę. Co się dzieje z Evelyn? Wiesz, co się dzieje z Evelyn Parker? Gadałaś o niej z Judy. Po co mnie pytasz? Może wiesz coś więcej. Jesteś szefową. Evelyn odeszła z Mox dawno temu. I tego samego dnia przestała być moim problemem. Suzy jest dosyć, że tak powiem, duża. Wasz klub przynosi pewnie spore zyski. I generuje spore koszty. A co, chcesz zainwestować? Nie, po prostu podziwiam przedsiębiorczość. Zajęłyśmy ten budynek lata temu. I owszem, udało nam się go nie doprowadzić do ruiny. Ale milionerami nie jesteśmy. Podobno moksy pomagają dziewczynom z ulicy. Słuchaj, to stare dzieje. To był zryw i pierdolona rewolucja. Coś słyszałam o tych zamieszkach. Ktoś od Tiger Claws zamordował prostytutkę. O, jedną za dużo. Ludziom się ulało. Wszyscy wyszli na ulicę. Dziwki, Alfonsi. Najrozmaitsze friki. Z nich uformowało się Mox. Ale mówię, to było dawno temu. Teraz rządzą pieniądze. Nie ja tak urządziłam ten świat. Ale ja jestem odpowiedzialna za Mox. I tylko za nie. Nie chciałbym mieć takich nóg. I co, nie przeczytam tego? Świetnie. O, da się. Dobra, idę stąd. Ta muzyka mnie dobija. Przyznaj, nie chodzi o żadną Evelyn, tylko cię wzięło na braindance'y Judy. Dobrze kręcą, co? Judy zna się na rzeczy. Jej braindance'y są najlepsze. No raczej. A to się nadal jakby mnie bała. To trochę się ta gra chyba wali jednak czasem. Dobra, idziemy do tego domu. Lalek. Mówią na mnie Mr. Hertz. Jeżeli będziesz szukać zleceń w Pacyfice, dzwonisz do mnie. Jestem V. A gdzie jest jakieś miło cię poznać? Bardzo miło cię poznać. Jak będziesz mieć jakiś interes, to dzwoń. Nie dzwoń z pierdołami. To jest co, kolejny jakiś ten plakat? Znaczy graffiti? O cholerę mi te karty tarota. Muszę tutaj Misty pojechać i się zapytać. Co trąbisz, koleś? Jadę do tego domu lalek się zabawić. Uj. Przejechałem. Fajny ten motocykl. Tam jest okazja popodziwiać trochę tego miasta. Dobra, tutaj staniemy. Patrz, gdzie leziesz, kobieto.
zaczęli promocję. Zbiłeś cenę o połowę? Sprzedałem prawie dwa razy tyle jednostek, co zwykle. Czyli wyszedłeś na zero? Tak, ale towar był zepsuty. Musiałbym wyrzucić. To było kurwa retoryczne pytanie. To stoisko należy do tygrysów tak samo jak ty. Masz jedno zadanie. Wydać towar, wziąć kasę i nie kombinować. To jest jasne? Promocję będziesz sobie robił, jak będziesz miał coś swojego. Czyli nigdy. Twardziele normalnie. Co? Co ty zamyślisz? Nie wolno ci to być. Dobra, nie chcesz rozmawiać z tobą. Myślałem, że mnie zaatakuje. Kto to tak gada? Au. No ile mam czekać? No. Dobra, winda jest. Twój orgazm to pewnie będzie jedyna rzecz, jaką tu osiągniemy. Albo dostaniesz kulkę w łeb. Ale ty śmieszny jesteś. Laska od Braidensów coś ukrywa. A budynek jest kontrolowany przez Tiger Claws. Widziałem co najmniej dwóch. To nie przypadek. Tiger Claws są powiązani z Arasaką. To jest zastanawiające. Każde korpo ma w mieście swoich bandytów od grzebania tam, gdzie kołnierzyk by się pobrudził. To cię dziwi? Nie to. Jeśli Evelyn próbowała zniknąć z radaru Arasaki, to wybrała dziwne miejsce. Mówiłem, to jest twoje bany. Widzę, że masz doskonały nastrój. Półmartwa laska ciąga mnie po burdelach w poszukiwaniu niemożliwego. Świetnie się bawię. Dlaczego uważasz, że Judy kłamie? Wiesz co, to się nazywa intuicja. Aha, czyli pierdolisz. Gdzie to wyjście? Byłaby zdrada? No nie. No to czemu masz problem z walką w burdelu? Bo to jednak człowiek, kurwa, no. Ale pozbawiony świadomości. Pusty w środku. To jest wyrafinowana forma masturbacji. Tyle. W sumie, no. No tak, racja. No tak, człowiek jako lalka, no pewnie. Fajne te miejsce. Kij. W toaletę się wbiłem? Niechcący? Pamiętaj o zażywaniu, o zażyciu. No dobra, idziemy do tych lalek. Co to jakieś jeszcze gazety sprzedają? Ulala. Da się zmienić? O, kobieta. Niektórym by się teraz takie coś przydało. Co, kuźwa? Jakieś członki będę kupował? 18+, proszę bardzo. Cześć, witaj w chmurach. Wiemy, czego szukasz. Podepniesz się do terminala? Połączenie osobiste jest niebezpieczne. W ten sposób możecie się dostać bezpośrednio do rdzenia i zainfekować malwarem. To właśnie z rdzenia zczytujemy dane konieczne do sesji z lalką. To będzie skan biometryczny? Jak najbardziej. Gdyby coś poszło nie tak, możesz zgłosić reklamację. Ale dotąd jeszcze nikt nie zgłosił. Bo pewnie nie pamiętają. Skąd wiesz, po co przyszłam? Dom lalek zawsze wie. Znajdujemy to, co ukryte.
Dostajesz to, czego potrzebujesz. Czasem dużo więcej, nigdy mniej. Fajne. Jak to działa? Funkcjami motorycznymi lalki steruje algorytm przetwarzający twój profil i doznania w czasie rzeczywistym. Chip behawioralny blokuje także pamięć krótkotrwałą lalki. Czyli nie zostanie żaden ślad po tym spotkaniu? Jeśli powiem, że tak, uznasz, że wizyta u nas nie ma sensu. Jeśli powiem, że nie, uznasz, że wizyta jest niebezpieczna. Zgaduję, że nie jest ani niebezpieczna, ani bez sensu. Dokładnie tak. I rzadko okazuje się tym, czego się spodziewasz. Teraz mnie zaciekawiłaś. Szukam Evelyn Parker. Pracuje tutaj? Moment, sprawdzę. Evelyn nie jest w tej chwili dostępna. Muszę się z nią zobaczyć. Zaufaj algorytmowi. Dobierzemy lalkę, która cię zachwyci. Lalka może dowolnie zmieniać kolor włosów i oczu, więc będzie wyglądała tak, jak lubisz. Ja chcę z nią tylko porozmawiać. Hej, nie ma co się namyślać. Lalka porozmawia z tobą o czym tylko zechcesz. Podepnij się, proszę. Niczego się nie dowiesz od tej plastikowej gęby. Jak chcesz wiedzieć, co masz w żarciu, to nie pytaj kelnera, tylko zajrzyj do kuchni. Czyli? Czyli wchodzisz jako klientka. I stąpaj uważnie. Już widać, że nabrali wody w usta. Nie ściągnij na siebie podejrzeń. Spoczko. No dobra, zróbmy to. Spotkanie może pójść w nieoczekiwaną stronę, ale nie rezygnuj pochopnie, bo możesz stracić coś niepowtarzalnego. Jeśli uznasz, że nie jesteś gotowa na to, co się wydarzy, możesz przerwać sesję. Wybierz hasło bezpieczeństwa. Hasło. W dupę hasło. Samuraj. Zapisane. Teraz chwila cierpliwości. Zczytujemy twój profil. Za chwilę zobaczysz lalki, które są z tobą kompatybilne. Dwa dopasowania. No, to ciekawe. Normalnie jest inaczej. A co to znaczy normalnie? Najwyraźniej jesteś wyjątkową osobą i masz bardzo szczególny gust. Dom sprosta i temu. Angel, czy raczej Sky? Nie będę faceta wybierał, no przestań. Wolę się spotkać ze Sky. Sky. Też bym ją wybrała. Wnieś opłatę i za chwilę znajdziesz się w chmurach. $500, kurde. Proszę bardzo. Na bogato. Opłata zeszła z konta. Jeśli chcesz się zrelaksować, to całe piętro jest do twojej dyspozycji. Sky czeka na ciebie w kabinie 9. Możesz się odłączyć. To już wszystko? W chmurach obowiązuje zakaz posiadania broni. Złóż w depozycie wszystko, co masz. Fajnie. Bez broni. Tylko dwie dziwki się podjęły. Marnie. Spierdalaj. Broń ci się do niczego nie przyda w środku. Dziękuję. Życzę miłego pobytu. Ta wi moja to się odzywa jak niczym moja kumpela. Jak jej coś też powiem dziwnego, to ciepło do mnie mówi spierdalaj. Mają to jakieś kamery czy coś? Ktoś tu leży chyba. Są kamery, to sobie wyłączę. Zawsze parę punktów wpadnie.
może kiedyś się przyda? Ja to bym chciał pozwiedzać trochę. Najpierw. Niezła jest, ale chciałbym ją pooglądać na żywo. Co ty bredzisz, jak na żywo? To jest program. Czyli można jej kazać zrobić wszystko? Tak kompletnie wszystko? Kazać? To trzeba zaprogramować. Ale to jest pokurwione miejsce. Sama posłuchaj. Nie byłoby żadnego pierdolenia, że boli. Przecież to jest hologram. To co, już pomarzyć nie można? I tak nie potrafisz tego zhakować, więc się cicho i oglądaj to, co jest. O, coś do poczytania. Kurde. Super biografia. Co mnie Lizzy Pizzy obchodzi? Co to znaczy, że nie mogę wejść? Jestem tu co tydzień. Nie ma pan wstępu do strefy VIP. Mam. Nie, nie ma pan. Proszę to wyjaśnić z menadżerką. Sam wyjaśnij, Zakutapało, wie... Zakutapało. Kim ja jestem? Jaki problem? Ten kretyn nie rozumie, że mam prawo tam wejść. Z tego co widzę, członkostwo VIP wygasło. Co? Proszę zachować spokój, bo będziemy musieli pana wyprowadzić. A, zawsze się znajdzie cwaniak. Tak. Wracasz do siebie na górę. Zaraz, gdzieś najpierw odlać. To trochę wygląda jak... Nieważne. Gdzie oni się zmyli? Ten tutaj jest. Tu co mamy? Interkom? Kibel jest. Nie wiem po co, ale... Karta VIP. Nie mogę ciała ukryć nigdzie. Może nikt nie będzie korzystał. A tu co mamy? Interkom. Użyj siły, brak autoryzacji. Zdolności techniczne. Strefa zagrożenia? Może po cichu wejdę. Granat. Użyj zdolności technicznej. A co ja w sumie zrobiłem teraz? Nawet nie wiem. Jakaś skrytka. Będziemy hakować. Znaczna ilość eurodolarków. No dobra. 1C9BD. 1C9 i BD. Tylko BD tu nie ma. To jak ja mam to zrobić? Jakoś tego nie ogarniam nigdy. 1C9. Dobra, najwyżej się nie włamie. Gdzie powodzenie? Da się jeszcze raz? Myślałem, że będzie jakiś alarm czy coś. No teraz mi się uda.
spoczko to. Hakowanie. Co, jak mam kartę, to wejdę teraz? Idź do tamtego pokoju, czy? Idę pozwiedzam najpierw. Nowy poziom. Atuty. Co ja mam, panie, wybrać? Co to? Kurde. Kamery, a to? Proszę, że on automatycznie podświetla pobliskie punkty dostępu. Co to te punkty dostępu są? Dobra, wezmę sobie te punkty dostępu. Z braku laku. Nie wiem, co wybieram. I co my tu mamy? O, no pewnie, że biorę udział. Do jakiej pojemności? O, no pewnie, że mam taki motocykl. Wiem, gdzie to. Co podać? Wszystko jedno, byle dobrze trzymało. Ciężki dzień. Ciężkie życie. Kurde. Ciągle myślę, że się klawiszem B czyta. Myślisz, że one naprawdę nic nie pamiętają? Przecież na tym to wszystko polega. Że mają nic nie pamiętać. Co to dobrego? Żeby podnieść zielone coś, musiałem wszystko podnieść. Właśnie są to jakieś kamery czy coś? Ale jednak zawsze zaczynamy rozmowę w punkcie, w którym przerwaliśmy poprzedni raz. Powyłączane wszystko? Kiedy ja to wyłączyłem? U mnie też dobrze. Nowy sprzęt kupię. Chyba, że tą skrzynką. Ciekawe. To masz pracę. A? Możemy. Tak myślałem, że to jest strefa zastrzeżona. A co tu mamy? Katana. Mieczyk jakiś dostałem. To... Nie widzą mnie? Chyba nie. To lustro weneckim. O kuźwa, ktoś tu jest. Odwróć uwagę. To co jest? Hakowanie bojowe. Co masz, koleś? Kartę VIP to mam, inaczej bym się tu nie dostał. Czy ja mogę go gdzieś ukryć? No, może go nikt nie zauważy. Seks i chrom. Chrom, chrom. Jakaś poezja była. Chyba, że go weźmiemy może. Tutaj? Jak ktoś rzuca? Zapis rozmowy. Ej, ziomu, weź ten Goflin. Kurwa, bałagan stardom.
Nie wiem, dlaczego miało mnie to zainteresować. To są jakieś drzwi? Euro, dolarki. 1000. Czemu by i nie? A tu co mamy? Jakaś parka siedzi. Słyszałeś o tym typie od Tigersów? Jotaro. Kuźwa, myślałem, że ktoś tu stoi. Słyszałem, że to psycholisadysta. Podobno Moksy wciągnęły go na czarną listę. Wydały na niego wyrok. Kurtka Evelyn. Fajnie, ale co to wygląda znajomy. Co? Kurtka Evelyn. Ha. Całkiem pognieciona, jakby długo to leżała. Jak zobaczy jego trupa, to uwierzę. Mam nadzieję, że go dojadą. Co to kolejne? Kolejna katana czy coś? Czemu jesteś taka markotna? Widziałam dzisiaj pana Jay. Przecież to twój ulubiony. Tak, ale przyszedł nie do mnie. Mówiłem, że tak będzie. Nie wolno się do nich przywiązywać. Tym bardziej masz nimi gardzić, im lepiej cię traktują. Chyba nie podniosę tamtego. Idę dalej. Niezłe zwiedzanko sobie zrobiłem, zamiast pójść do tego pokoju. Tędy wszedłem? Coś mi się wydaje, że w tamtej skrzynce chyba te kamery powyłączałem. Przypadkowo. Judith, śniadanie. O, kalendarz Evelyn? O, proszę bardzo. Torebka Evelyn. Zostawiła torebkę. Mogła mieć kilka różnych. Cały szajs jest w środku. Musiała wychodzić w pośpiechu. To szafki się świecą. Rurki, jakie fajne spodnie. I cycki. Wszystko? Chyba cały odcinek upłynie na zwiedzaniu. Dzień dobry. Coś fioletowego jest. Ciekawe, czy się go da z krzesła ściągnąć. Miękas. Co masz ciekawego? Ile ja już tych kart będę miał? Myślałem, że pistolet, co się nóż nazywa. Pizzy nie da się opieprzyć. Nasza misja. Pistolecik, dobra. Później się rozłoży na części. Zobaczmy, co macie w komputerach.
Proszę nie utrudniać pracy. Kabina 11. Klienci, atak na klub. Tiger Claws nagminnie szpiegują lalki. Oni wiedzą o wszystkim, co się dzieje w kabinach. Zczytują dane z chipów behawioralnych. Spodziewałaś się czegoś innego? Nie, ale ciekawa jestem, czy zachowują to wszystko dla siebie, czy sprzedają. A jeśli tak, to komu? Coś ta kabina 11 przyciąga. System monitoringu aktywny. To może wyłączmy. Chyba, że sobie sam popatrzę przez te kamery. Pani recepcjonistko. Coś tu leży. Ja tu nie byłem? Boże, to... Jak w tym Watchdogu. Jak nic się inspirowali. Czy ja już wszystko chciałem? Jakieś drzwi były tutaj, bym sobie otworzył. Drzwi otwarte, dobra. Nie wiem, co otworzyłem, ale się otworzyło. Gdzieś. Coś ich zala. Zmiana dyżurów, bla bla bla, bójka między klientami, lalka. Obita lalka. Armowało. Tutaj widzisz? O drugiej w nocy ściągnęli wszystkich ochroniarzy do lokalu. Wezwali też posiłki z Tiger Claws. Użyj zdolności technicznych. Proszę bardzo. Jakie lustro. Bez odbić. Nie da się jechać. Dobra, idę chyba do tego pokoju, bo mi się odcinek skończy, nawet nie wejdę. Ciekawe, czy uda mi się wyjść. Uff, dobra. Co ty jak te ręce trzymasz, kobieto, jak wampir? Takie rzeczy się zapisują na tym lalkowym chipie. A zresztą, ty z nimi gadasz? Jakiś kolejny. I co? Tu jest teren zakazany, czy jak? Chyba nie. Darka, Iryzo! Co? Ja tylko tak się rozglądałem. Co za koleś. Jakaś winda jest.
po cholerę migawa. Kolejne wyłamanko. To lubię. Mam nadzieję, że tamten nie wejdzie tutaj. BD, BD, 55. BD. A jak wyjdę? I wejdę jeszcze raz. O kuźwa, 1C. 1C, 55. Dobra, wejdzie tutaj. Punkcik wpadł jakiś. Boże, gdzie mnie nosi? Magazyn. Są tu jakieś kamery? Kuźwa. Zauważy mnie? Co tu chodzi? Że jakieś spowolnienie mi się włącza. Co ja za szczep mam? Kolej będziesz tak stał jak ta pi. Głupek. Użyj zdolności technicznej. Kurde, nie to. Ale nazbieram tego towaru. Normalnie. Może go schowam. Nigdy nie wiadomo. Nowa czapeczka. Proszę bardzo, jak ładnie wygląda teraz. Tak będzie fajniej. I kolejne włamanko. BD. Nie, 1C. 1C. E9. BD. Tak. To dobra droga. To bym przeoczył. Strasznie dużo ostrzy tutaj mają. Kuźwa. To lokacja to się robi jak w tym, w Deus Exie niczym. Użyj siły, braj. To fajnie.
piłeczka antystresowa. To niestety muszę się wrócić. Mam nadzieję, że koleś mnie nie przyluka. Proszę pana. Ja tutaj sobie tylko zwiedzam. Wejdź do kabiny Evelyn. To ja już wiem, która jest kabina Evelyn? Bo zgłupiałem. No dobra. Idzie się na dół, proszę państwa. Ile można? Wyjątkowa z ciebie osoba. Wybór byłby większy, gdybym nie miała pasożyta w głowie. To chyba jej pokój. No to trzeba wejść. Zajrzyjmy. Ślady krwi. Nieduże jej. Rana raczej nie była śmiertelna. Raczej. Jakie dźwięki normalnie? A co to? Odtwórz projekcję. Widzisz to? Nic tu nie ma. No właśnie. A powinno być. Port, do którego podpina się lalka. Wymontowali go? Ciekawe czemu. Ciekawe. Dobra, zobaczmy ten holoprojektor. Wielbiciel stopek. Nie klientowi puściły hamulce. Nieźle jej odwaliło. Gruba akcja, widzę. To ona sama z bańki sobie przywaliła. Co to mogło być? Atak cyberprzychodzi? Może ktoś się włamał zdalnie, jakiś netrunner. Dziwne. Ja, dziwnie. Fajne te holoprojektory. Dołącz do lalki w kabinie. O, siema lalka. Ja jestem Sky. A ty się nazywasz Valerie. Po prostu V. Nie lubię, kiedy obcy używają mojego imienia. Jasne. Widzę, że to będzie ciekawa rozmowa. A zatem V. Widzę, że umierasz. V. Widzę, że umierasz. Skąd wiesz? Skąd wiesz, że umieram? Czuję twoje przerażenie. Tego lęku nie da się pomylić z żadnym innym. Obchodzi cię to? Dlaczego? Bo słyszę wołanie o pomoc. Rozejrzyj się. To ty ukształtowałaś to miejsce.
Widzę coś w głębi labiryntu luster. To projekcja twojego umysłu. Sesja psychoanalizy w burdelu. Nie chcę cię leczyć. Nie potrafię tego. Jestem tu po to, żeby spełnić twoje ukryte pragnienie. Szukam kogoś. Evelyn Parker. Pracowała tu, znasz ją? Wiesz, gdzie jest? Wiem, że potrzebujesz odpowiedzi. Ale nie tych, o których myślisz. Możesz mówić jaśniej? Znalezienie Evelyn Parker wcale nie jest dla ciebie najważniejsze. Czuję to, tak jak czuję twój lęk. Ulala. Jedyne, co potrafisz, to mówić zagadkami. Nie mogę ci pomóc, jeśli sama nie chcesz sobie pomóc. Tanie sztuczki. Doprawdy? Taka technika, takie kiepskie tatuaże se robią. Możesz mi odpowiedzieć na pytanie, gdzie znajdę Evelyn Parker? Wiesz o niej cokolwiek? Kiedy tu była ostatnio? Dlaczego menadżerka mówi, że Evelyn tu nie pracuje? Evelyn ma swoją historię. Wiem, że jest też częścią twojej. W końcu ją znajdziesz. Zawsze dopinasz swego. Mój Boże. Dom lalek obiecuje spełnić najskrytsze marzenia. Muszę przyznać, że nie tego się spodziewałam. W chmurach znajdziesz to, czego potrzebujesz. Nie to, czego chcesz. To dwie różne rzeczy. No to czego potrzebuję? Pogódź się z tym, co się stało. Umarłaś. Czas ruszyć naprzód. Z czymś takim nie można się pogodzić. Ucieczka przed śmiercią to motor napędzający życie. Boisz się, ponieważ straciłaś z oczu cel. Kiedyś chciałaś być najlepsza. Co się stało z tym pragnieniem? Zostać legendą. Nadal tego chcę. Ale dotarło do mnie, że mogę już nie zdążyć. Teraz wystarczy mi, że zostawię po sobie jakiś ślad. Zamiast marzeń śnisz koszmary. Boisz się, że zostaniesz wymazana? Czy boisz się zostać kimś innym? Pewnie zostanę w pamięci tych, którzy mnie znali. Może będę cichym głosem w głowie obcego człowieka? Nie postrzegasz śmierci jako destrukcji, ale jako zmianę. To nastawienie może uratować ci życie. Boże, co ja mam tu wybierać? Myślę, że po prostu się boję. Wyobraźnia podpowiada rozwiązania, które ukoją lęk przed pustką. Już raz jej doświadczyłam. Strach jest najskuteczniejszą bronią życia przeciw śmierci. No i co teraz? A teraz dowiesz się, co masz zrobić. Ty mi to powiesz? Tak. Nigdy się nie wycofywałaś, więc nie cofniesz się również teraz. Dobrze wiesz, że w tym mieście można zginąć, zamawiając taksówkę. Nigdy cię to nie powstrzymywało przed działaniem. I nie powstrzyma i tym razem. Nie wiem, czy dam radę. Tyle wokół się dzieje. Wszystko podlega ciągłej zmianie. Również ty. Świat jest ciągłym stawaniem się, a ty możesz na niego wpływać. Nie oglądaj się za siebie. Jeśli musisz zabijać, to zabijaj. Jeśli musisz podpalić świat, to niech płonie. Dziękuję. Nie chcę się wstawać. Wszystko ma swój koniec. Myślałem, że coś będzie więcej. Samuraj. Co jest? Wywaliło mnie z sesji? Chcę porozmawiać. Porozmawiać. Właśnie użyłaś hamulca awaryjnego. Coś poszło nie tak? Ostatnio sporo rzeczy się dzieje w mojej głowie, ale to było coś nowego, odświeżającego. Dom spełnia swoje obietnice. Rozumiem, czemu ludzie tu wracają. Ale nie po to tu przyszłam.
Powiedz mi, co wiesz o Evelyn Parker? Nic nie wiem. Tu każdy ma swoją kabinę i swoje problemy. Swój mały świat. A ty wlazłaś do mojego. I chcesz go teraz urządzać po swojemu? Nie sądzę. Musisz mi pomóc. Proszę. Chcę się tylko dowiedzieć, gdzie jest. Nic jej nie grozi z mojej strony. Słuchaj, to nie jest najstabilniejsza praca na świecie. Jednego dnia tu jesteś, drugiego cię nie ma. Nic nadzwyczajnego się tutaj ostatnio nie wydarzyło. Dobra. Słyszałam, że jej klient odwalił jakiś lewy numer. Nic więcej nie wiem. Takie rzeczy zdarzają się tutaj częściej, niż ktokolwiek chciałby przyznać. Ta twoja Evelyn miała wspólne tematy z Tomem. Godzinami chrzanili od rzeczy. Jego pytaj. Akcja z klientem? Co się stało? Doszło do jakiejś burdy. Ściągnęli ochronę, a potem wyciszyli sprawę. Nikt nie drążył tematu. Tutaj nie należy za dużo wiedzieć i za dużo słyszeć, rozumiesz? No, w sumie już wiem, bo tam byłem, ale... Gdzie doszło do tego wypadku? W jej kabinie. Przecież mówiłam, że była z klientem. Numer kabiny? 11. Kabina jest teraz zajęta? Nie sądzę. Chyba jest ciągle nieczynna. Muszę się dostać do tej kabiny. Po co się tam pchasz? To moja sprawa. Możesz ją otworzyć, czy nie? Mogę, ale nie pokazuj się więcej w mojej. Gadaj z Tomem. Tom? Kto to jest? Lalka taka jak ja. A co myślałaś, że gwiazda filmowa? Gdzie go znajdę? Strefa VIP, kabina 2. Chyba. Dzięki. Jednak potrafisz być pomocna. Nie przewidzieli, że pójdę sam, wcześniej to podkrywam i musiałem jeszcze raz te same teksty przetwarzać. Słabi są. Dobra. I co? Dostałem się do strefy VIP. Już się dostałem dawno. Taki byłem dobry. Czyli wracamy na stare śmieci. Kurde, już wypadałoby kończyć ten odcinek. Tutaj jesteś, koleś? Lepiej mówi krótko i na temat. Dwa prania mózgu w jeden dzień to za dużo nawet dla mnie. Koleś, ty się w podłogę wtopiłeś. Cześć. Chyba coś się zepsuło. Nie bardzo wiem co. Chyba nie mam twoich danych. Nie wiem co robić. Spokojnie. Nie potrzebujesz danych. Nie jestem klientką. Przyszłam porozmawiać konkretnie z tobą. Nie z Lalką. Jesteś Tom, tak? Mhm. Chcę się skontaktować z Evelyn Parker. Ja też próbowałem. Nie odbiera telefonów. Dzwoniłem do niej parę razy. Nie ma jej tu? Miała wypadek. Podobno pojechała robić sobie nowy faceplate do kliniki w... Osace? Nie, w Oslo. W Osace, w Oslo? Do tego wypadku doszło, kiedy była z klientem. W jej kabinie znalazłam krew. Wiesz, takie rzeczy czasem się tu zdarzają. I nikt się tym nie przejmuje? Dostajemy nowe wszczepy, urlop na rekonwalescencję i czasem nawet rekompensatę. Ale to dziwne, że Evelyn wyjechała tak daleko. Sama ci powiedziała, że wyjeżdża? Nie, po prostu nie przyszła do pracy. Nie odbierała telefonu, więc zapytałem Woodmana, co z nią. To on mi powiedział, że wyjechała. Ja tak się ten będzie głową za mną oglądał. Keanu, weź się zmywaj, się zbagowałeś. Gdzie znajdę tego Woodmana? Pewnie siedzi w swoim biurze na zapleczu, ale klienci nie mogą tam wchodzić.
Przecież ja już tam byłem. Woodman. Co to za jeden? Pan Forrest. Wszyscy na niego mówią Woodman. W sumie to nie wiem dlaczego. Aha. Kim jest ten pan Forrest? Zajmuje się lalkami, znajduje talenty i rozwiązuje problemy. Jasne. I co, Keanu, teraz zniknąłeś na koniec rozmowy? O, i co, znowu w to samo miejsce pójdę? Koleś, weź się od tego i stąd. Bo nie mogę wejść. No wypad, no. Gdzież jest pan Woodman? Jak ja to wszędzie byłem. A nie, tu nie byłem. To już bym do pana Woodmana wcześniej trafił. Przesłuchaj Woodmana. To nie jest trawa dla klientów. Smaczęgo. Weź zamknij ze sobą drzwi z drugiej strony, okej? Okay? Jak widzisz, jestem zajęty. Jaki towares. Szukam dziewczyny. Nazywa się Evelyn Parker. Oswald. Taka tutaj nie pracuje. Ale pracowała. Co się z nią stało? Pewnie złapała jakiegoś bogatego jelenia. Wszystkie tego próbują. Niektórym się udaje. Zapomnij o niej i spróbuj z Roxanne z dwójki. Dupa podobna, a reszta odwali chip behawioralny. Nie poczujesz różnicy. Roxanne. Wyglądasz mi na rozsądnego człowieka. Myślę, że się dogadamy. Ty mi wyglądasz na pokurwioną laskę. Ale zobaczymy. Słucham. Wiem, że mieliście problem z atakiem Netrunnera. I wiem, co zrobić, żeby to się nie powtarzało. Tak? I co to takiego jest? Powiem, ale najpierw ty mi pomożesz. Muszę znaleźć tę dziewczynę. To delikatna sprawa. Inaczej się nie dogadamy. No już. Dobra. Pogadajmy jak ludzie. Ta laska, której szukasz. Parker? Tu jej nie ma. To, że jej tutaj nie ma, to już wiem. A gdzie jest? Słuchaj. Nie wiem, na ile się orientujesz w działaniu domów lalek. Mów, bo ci kanapkę zjem. Lalki to nie są wyjątkowe istoty, które dają ukojenie i rozkosz. To pracownicy, którzy mają jeden cel. Przynosić zysk. Evelyn przestała przynosić zysk. Niestety dla niej, tak. Widziałam, jak załatwiła klienta. To był jakiś atak? Netrunnerski. Przeprowadzony przez chuj wie kogo. Musiał się na tym znać i wiedzieć, co się robi z dekiem. Rozjebał jej chip. Próbowaliśmy naprawić. Nie udało się. Często się zdarzają takie przypadki. A widziałaś kiedyś sprzęt, który nigdy się nie psuje? Chip behawioralny im strada do głowy. Niektóre wariują. Na ich miejsce są dziesiątki chętnych. Rachunek jest prosty. Do rzeczy. Co się stało z Evelyn? Dostałem polecenie, żeby ją zutylizować. Zabiłeś ją? Nie. Znalazłem Reapera. Twierdził, że potrafi naprawiać takie rzeczy. Dlaczego zaprowadziłeś ją do Reapera, zamiast wypełnić polecenie? Kurwa. Nie jesteśmy rzeźnikami. Likwidacja lalki to ostateczność.
Ja dzwonię do rodziny, jeśli jakaś ma rodzinę. Ale myślisz, że jest dużo tatusiów, którzy wezmą do siebie katatoniczną dziwkę z początkami cyberpsychozy? Pewnie nie. Wypuszczanie ich na ulicę nie wchodzi w grę. To by nam popsuło renomę. Jaki kochany szef normalnie. No cóż, to lepsze niż kulka w łeb. Lubię cię, mała. Wszystkie lalki tak mówią. Nie szukasz czasem pracy? Już lecę. Zainwestowałeś własne pieniądze, żeby jej pomóc? W to nigdy nie uwierzę. I słusznie, bo to on mi zapłacił. Za uszkodzoną lalkę? Ludzie mają różne fetysze. Uwierz mi, ja to wiem najlepiej. Pracuję tutaj. Ale Fingers, on ma wszystkie fetysze naraz. Na pewno znalazł dla niej jakieś zastosowanie. Fingers, no przecież ci powiedział przed chwilą. Nazwisko i adres tego Reapera. Nie znam nazwiska. Nie wkurwiaj mnie. Funkcjonuje jako Fingers. Ma klinikę w jakimś obstranym zaułku, niedaleko Jig Jig Street. Tam szukaj tej swojej Evelyn. No. Teraz mów, jak możemy się zabezpieczyć przed atakami. Potrzebny wam jest program, który odizoluje warstwę reaktywną implantu od architektury bazowej. A jednocześnie będzie monitorował próby modyfikacji rdzenia i blokował je. Och, kurwa. A bardziej po ludzku? Potrzebujecie najwyższej wersji Smart Eye. Smart Eye. Dobra. A tu się więcej nie pokazuj. Pojedź windą, bo nie chcę, żebyś się dłużej kręciła po obiekcie. Rozmawiaj z żoną. Doktor Fingers z Jig Jig Street. Brzmi jak marzenie. W końcu użyję tej cudownej windy. Dobra, jedźmy. Trzeba ten odcinek skończyć. Chyba tutaj już z nikim nie mam do pogadania. Tego nie podniosłem, a widziałem to na kamerze. Możesz już odebrać broń. Dziękuję ci bardzo. Miłego dnia. Kiedy zapragniesz znowu znaleźć się w chmurach, nie czekaj. Okej. Wyjdę stąd i kończę. Levelek wskoczył. Miło. Wesołe miejsce. Na swój oślizgły, przygnębiający sposób. Widzę, że nie zmieniłeś zdania na temat domów lalek. Zmieniłem. Wcześniej uważałem, że trzeba je omijać z daleka. A teraz, że trzeba je wyjebać w kosmos. No tak, racja. Myślisz, że ją znajdziemy u tego Fingersa? Jestem martwym gościem w głowie truposzki, nie wyrocznią. O kuźwa. Winda. Dobra. Wyszliśmy z domu lalek. Sprawę załatwiliśmy na tyle, ile mogliśmy. A czemu jest strefa wroga? A to jest znowu co? Się tak kiwa. Chciałem skończyć, a widzę, że nie mogę. F.
fajna reklama piwa, tak swoją drogą. Miałaś plan, próbowałaś, ale nic z tego nie wyszło. Nie wyglądasz na kogoś, kto byłby w stanie odnaleźć Hermana. Dobra, jak zwykle miałem kończy się. Kurwa! Co jest? Nie. Ja pierdolę, czego ty ode mnie chcesz? To wszystko idzie zbyt wolno. Umrzesz, zanim dowiesz się, jak usunąć biącznik. Przecież sam chciałeś mnie zabić. Już raz ci powiedziałem, że zmieniłem zdanie. Teraz chcę, żebyś żyła. Zapytam jeszcze raz. Czego ode mnie chcesz? Skoro wylosowałem kartę wyjścia z więzienia, głupio byłoby z niej nie skorzystać. Mam niedokończone od 50 lat porachunki z Arasaką i chcę je wreszcie załatwić. Potrzebuję cię do tego. Nikt nigdy nie chciał mnie zwerbować do grupy terrorystycznej. Posłuchaj, wiem, kto może ci pomóc i gdzie można uratować ci życie. Ty pozbędziesz się chipu, a ja przy okazji rozwalę Arasakę. Musimy tylko zdobyć Soul Killera i dotrzeć do Mikoshi. Dobra, co to jest Mikoshi? Zacznijmy od tego, że kiedy jesteś podłączona do sieci, Arasaka może wypalić cię za pomocą sztucznej inteligencji o nazwie Soul Killer. Nadążasz? No, pewnie tak stałeś się konstruktem. Właśnie! A miejsce, które stoi za całym procesem i gdzie przechowują engramy, nazywa się Mikoshi. Powiedz wreszcie, co ci chodzi po głowie. 50 lat temu Mikoshi było jedynym miejscem na świecie, gdzie przeprowadzano operacje na umyśle człowieka. Dzisiaj też pewnie jest jedynym. Wszystkie drogi zawsze nas tam zaprowadzą i wtedy ty załatwisz swoją sprawę, a ja swoją. Dobra. A jak chcesz rozwalić Arasakę? Masz gdzieś w zanadrzu drugą bombę? Bomba ma na imię Alt Cunningham. Nic mi to nie mówi. No na razie. Kiedy ją znajdziemy, wszystko stanie się jasne. A póki co nie trać czasu. Trzeba znaleźć drogę do Mikoshi. Mój Boże. Dobra, bo ciągle mi przerywają. Oczyściliśmy. No, odwiedziliśmy dom lalek. Wiemy, gdzie mamy szukać naszej pani Parker. Więc w tym optymistycznym miejscu i po ponad godzinie odcinka czas go zakończyć. Dzięki zatem za oglądanie i zapraszam oczywiście na kolejne z tej serii, bądź jakieś inne na moim kanale. Hej.